zrobię ci zdjęcie. Poczet flagowy, poczty sztandarowe, sztandary wprowadzić. Witam uczniów, rodziców. Bardzo serdecznie chcę powitać szanownych gości, którzy zaszczycili dzisiejszą uroczystość powiatowej inauguracji roku szkolnego 2011-2012. Pragnę poinformować, że 9 sierpnia bieżącego roku podczas wakacji zmarł uczeń klasy drugiej zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanika Paweł Potrac. Jego pogrzeb odbył się 11 sierpnia. W ostatniej drodze towarzyszyli mu wychowawca oraz koledzy z klas. Dzisiaj byłby uczniem klasy trzeciej. Łączymy się w smutku i w bólu z rodzicami, z rodziną, z klasą, z którą się Paweł zżył i która z nim się zżyła. Zapraszam i nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorową postawę uczniowską. Otrzymują Angelika Lisiecka za dobre wyniki w nauce oraz wzorową postawę uczniowską, Mirela Trzebiat uczniowską oraz Szymon Lemańczyk za wzorową postawę uczniowską oraz aktywny udział w pracach na rzecz zespołu klasowego i szkolnego. Zapraszam. I nagrody proszona jest Barbara Głupczewska. Nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe wyróżnieniem i nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz przykładne pełnienie funkcji gospodarza klasy. Natalia Maria. 1 września to najczęściej nas taka radość spotyka. Jak panowie zauważyli, wszyscy się tutaj cieszą z tego faktu. My szczególnie się cieszymy, ponieważ w tych wakacjach bardzo dużo zrobiono w naszej szkole, jeśli chodzi o termomodernizację. Jesteśmy chyba ostatnią szkołą, która w kolejce do termomodernizacji czekała. Jako, że to jest budynek zabytkowy, więc trzeba było podejść bardzo ostrożnie do tego. No i powiat tutaj zdecydował się na przeprowadzenie tego pierwszego etapu, to znaczy na wymianę całej sieci centralnego ogrzewania. To było ogrzewanie parowe, bardzo tradycyjne i niebezpieczne, bo w środku była para. Natomiast teraz wymieniono całą instalację i jesteśmy podłączeni pod Kospec i będziemy, mamy nadzieję, mieli cieplej, bo
Jeśli chodzi o to ogrzewanie parowe, to różnie dochodziła ta temperatura do poszczególnych sal. Jest ponad 850 uczniów, a nowych jest 250. To są takie przybliżone, bo wciąż jeszcze ta liczba ulega zmianie. No, były egzaminy poprawkowe w gimnazjach, więc jeszcze trzeba zapewnić tym, którzy nie mogli wcześniej się starać o przyjęcie do szkoły, też miejsc do nauk. Od dziecka chciałam pracować, nie wiem, w hotelu inny i była taka możliwość, zapisana się do szkoły i z szczęściem się dostałam. Jest trochę stres, ale dajemy radę wszyscy.